Cześć, tu Ernest! Dzisiaj w nocy przez pomyłkę Epic Games poznaliśmy sekretnego skina, który wejdzie do sklepu już dzisiaj. A do tego już znamy wygląd Batmana i będzie on miał dwa style. Poza tym znamy jedną z nagród za obejrzenie premiery filmiku z Batmanem. Ale zanim do tego przejdziemy, to absolutnie nic się nie stanie, jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund. Ale będę wdzięczny za waszą pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, dzisiaj o 2 w nocy w zakładce newsów pojawiło się nic nowego. Ale jeśli o 2 w nocy dzisiaj zmienilibyście język na portugalski, to w zakładce z wiadomościami pojawiłby się wam taki oto news. Oto i ona, kobieta kot. To ten skin był tym sekretnym skinem żeńskim, który przybył ze świata Batmana. Kobieta kot będzie kosztowała prawdopodobnie 1500 fodolców i będzie w zwykłym sklepie za fodolce. W zestawie z nią będzie plecak w postaci jej maski. Dokupić do niej będzie można podwójny zbierak, te oto podwójne haki. Dzięki Lucasowi dowiedzieliśmy się, że ten skin będzie mógł mieć dołączoną emotkę. Bronią charakterystyczną dla kobiety kot jest jej bat, który wydaje dźwięk trzasku, gdy używa go. A w plikach gry skrywa się emotka o nazwie Trzask Batem. Jeśli się przyjrzycie, to zauważycie, że ma już ona nawet taki bat zawiązany wokół pasa. Sam skin na pewno nie jest zły, jest prosty, a sama kobieta kot jest przystojna. Nie sądzę, aby miała drugi styl bez maski, ale trzymam kciuki za to, że będzie styl z założonymi okularami. Do sklepu za fodolce cały jej zestaw wejdzie dzisiaj o 14. Zobaczcie, sklep wyjątkowo dzisiaj zmieni się właśnie o 14, czyli idealnie na premierę filmiku. Dajcie znać, co o niej uważacie. A jak już poruszyliśmy temat filmiku, to według FireMonkey'ego na Twitterze nazwa tej oto ikony sztandaru wskazuje na to, że będzie jedną z nagrod za obecność na tej premierze. Jest możliwość, że będzie jej więcej. Poza tym tej samej nocy poznaliśmy wygląd aż 3 różnych sekretnych skinów, w tym 2 skiny Batmana. Tak, 2, ale najpierw małe wyjaśnienie. W aplikacji Google News zdarzył się mały błąd. Z jakiegoś powodu artykuł poświęcony temu wydarzeniu zapętlał pierwsze kilka sekund filmiku, który jest ustawiony na premierę. To wystarczyło, aby ujawnić cały zestaw Batmana. Oto ten zapętlony urywek filmiku. Ale skupmy się na Batmanie, a w sumie to Batmanach. Wygląda na to, że Batman rzeczywiście będzie do kupienia za prawdziwe pieniądze. Wraz z jego zakupem otrzymamy wyjątkową lotnię, która przypomina Batwing. Po prawej za to jest oczywiście Batman. Ten Batman został stworzony specjalnie pod Fortnite. Ma on kilka cech typowych dla postaci z Fortnite. Na plecach ma oczywiście pelerynę. Jestem ciekawy, czy będzie odłącznym elementem tego stroju. Jeśli się przyjrzycie, to zdaje się ona być częścią jego maski, co może trochę to utrudnić, ale zobaczymy. Po prawej za to jest strój Mrocznego Rycerza z 2008 roku. Bardzo chciałem, żeby ten właśnie strój został dodany do Fortnite. Mam nawet jego figurkę w pokoju, no i stało się. Batman po prawej okazał się być tym drugim ukrytym męskim skinem w zestawie Batmana. To zdjęcie jest w trochę niskiej jakości, więc oto jak ten Batman wyglądał w filmie z 2008 roku. Pokazuję wam te zdjęcia, ponieważ ten styl z Fortnite będzie wyglądał tak samo, a zdjęcia są w wysokiej jakości. Ja jestem bardzo zadowolony z obu stylów. Ten pierwszy od lewej przypomina klasycznego Batmana z komiksów czy serialów animowanych. Ja już nie mogę się doczekać. Zestaw z Batmanem powinien wejść do sklepu za prawdziwe pieniądze. To już mieliśmy okazję kilka razy omówić. I kurczę, no nie mogę się doczekać, serio. Te skiny są moim zdaniem rewelacyjne. A przy okazji, no wiecie, Batman to Batman. Podsumowując, dzisiaj o 14:00 cały event powinien wejść w życie. I to tyle. Nie zapomnijcie dzisiaj o 14:00 wbić na premierę filmiku na kanale Fortnite. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.